Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam na kolejnej sesji. Na początek może sesję otworzę, a potem powiem o co chodzi. Otwieram 67. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Na wniosek zarządu ta sesja została zwołana w trybie artykułu 15 ustęp 7 ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, przepraszam. I uzasadnienie pozwolę sobie przeczytać. Powodem zwołania sesji w trybie artykułu 15 ustęp 7 jest konieczność zatwierdzenia sprawozdania finansowego szpitala za 2021 rok, wprowadzenie zmian w podziale środków PFRON i uchwała dotycząca harmonogramu dyżurów aptek. Szanowni Państwo, pozwolę sobie w tej chwili przeczytać porządek. A nie, jeszcze przepraszam, zawsze śpieszę się z tym porządkiem obrad, a trzeba stwierdzić jeszcze sam, czy jesteśmy wszyscy, czy możemy podejmować uchwały. Czyli sprawdźmy w tej chwili obecność, dlatego bardzo proszę wszystkich radnych o potwierdzenie swojej obecności przyciskiem kworum. Przypomnę Państwu, że żeby sesja była prawomocna, wystarczy, że będzie nas obecnych 9 na sesji. To jest konieczne minimum. Pan Wiesław jest obecny fizycznie, ale jeszcze się nie kliknął kworum. O, teraz już jest. A ja jeszcze nie kliknąłem. No panie przewodniczący. No tak. To już jest nas 9, także już kworum jest, ale może jeszcze poczekamy chwileczkę. No dobrze, w takim razie stwierdzam w tym momencie, że na sesji obecnych jest 9 radnych, czyli jest wymagane kworum, a mianowicie możemy podejmować prawomocnie uchwały. I przeczytam teraz wobec tego porządek obrad zaproponowany przez zarząd. On wygląda tak. Pierwszy punkt, otwarcie obrad 67. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. To właśnie w tej chwili robimy. Punkt czwarty, podjęcie uchwał w sprawach a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego szpitala imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za 2021 rok. B. Wprowadzenie zmian w uchwale numer 54/257/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2022 roku i punkt C. Określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu Bartoszyckiego w 2023 roku i punkt 5. Zamknięcie obrad 67. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Tak wygląda porządek obrad i myślę, że możemy w tym momencie przejść do... Panie Przewodniczący, mam tutaj telefon mówiący o tym, że na YouTube nie ma głosu w ogóle naszej sesji. Na Warszawie nie ma nic, więc poczekajmy, coś się... Przepraszam bardzo, mam właśnie sygnał w tym momencie od pana starosty, że mamy jakiś problem techniczny. Wszystko jest. Tak, już problem jest rozwiązany. Także widzicie Państwo, czasami tak bywa.
ale działamy szybko, problem został rozwiązany, więc możemy przejść do uchwały. Przy okazji witam pana dyrektora szpitala naszego powiatowego, pana Sławomira Wójcika. Serdecznie witamy na naszej sesji. Otóż pierwsza uchwała jest następująca właśnie. Uchwała nr 67/307/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za 2021 rok. Na podstawie odpowiedniej podstawy poprogramowej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy: zatwierdza się sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi: wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf trzeci: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Uzasadnienie do projektu uchwały. Zgodnie z artykułem 12 punkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz artykułem 53 ustęp 1 ustawy o rachunkowości zatwierdzenie sprawozdania jest obowiązkiem ustawowym Rady Powiatu. W związku z uchyleniem uchwały nr 58/277/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za 2021 rok. Podmiot uprawniony dokonał oceny sprawozdania finansowego szpitala za 2021 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z oceną stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. Tyle treść uchwały i uzasadnienia. Myślę, że możemy przejść do głosowania. A jeszcze pytanie, zgłasza się pan radny Zduniek. Proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, wypadałoby, aby to sprawozdanie zostało omówione, to sprawozdanie, z racji tego, że jest dzisiaj na sesji dyrektor szpitala. Pan przechodzi bez żadnego przedstawienia sprawozdania od razu do głosowania, bo pewne zasady obowiązują. A w związku z tym uważam, że trzeba się przygotować do sesji, aby ona miała sens i wyglądała poważnie. Dziękuję. Ma pan całkowitą rację, że trzeba przygotować się do sesji, wobec tego trzeba zaglądać na portal e-sesja, gdzie sprawozdanie wszystko jest. Dlatego tak postąpiłem, jak postąpiłem. Proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, oglądają nas mieszkańcy. Nie tylko. A w związku z tym zasadne by było i wymaga tego nawet regulamin sesji, jak się powinno odbywać. Pan przechodzi od razu do czegoś, aby tylko szybko to się odbyło. I dziękuję. Przeczytałem dokładnie uzasadnienie sesji, a jeśli możemy, wobec tego, jeśli pan o to prosi, to może poprosimy pana dyrektora o kilka słów na ten temat. Także bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo. To zamieszanie ze sprawozdaniem finansowym szpitala, bo na poprzedniej sesji uchyliliśmy uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego szpitala, stało się na skutek pewnego błędu proceduralnego, niezawinionego tutaj ani przez szpital, ani przez Szanowną Radę. To chodziło o to, że osoba, która to sprawozdanie finansowe szpitala tworzyła, okazało się, że nie jest w pełni uprawnioną do tego osobą. My mieliśmy opinię prawną, że tak jest, jednak okazało się, że w momencie, kiedy to sprawozdanie dotarło też do Urzędu Marszałkowskiego, tam doszukano się, że ta osoba nie jest w tym Krajowym Rejestrze Biegłych Rewidentów, bo jakiś tam nie dopełniła uchybień.
Także to sprawozdanie zostało już wcześniej bardzo szeroko omawiane, natomiast już podczas poprzedniego zatwierdzenia tego sprawozdania, natomiast na komisji również zostało bardzo szeroko omówione. A w tej chwili chodzi tylko i wyłącznie o, jakby my wyłoniliśmy kolejnego biegłego, ten kolejny biegły również jakby napisał sprawozdanie finansowe jakby na nowo i chodzi o uchwalenie przyjęcia tego sprawozdania. Sprawozdanie jest dosyć obszerne, to nie wiem, może pan radny ma jakieś konkretne pytania, na które mógłbym odpowiedzieć, bo no, zajmowanie tutaj kilka godzin na omówienie całego sprawozdania no, wydaje mi się takim niekoniecznie zasadnym. Ja przepraszam, że tak, że wtrącę, ale sprawozdanie było omówione już w momencie, kiedy uchwaliliśmy to stare sprawozdanie. Ono się w zasadzie niewiele różni, także nie wiem, czy to jest sens w tej chwili cokolwiek powtarzać po prostu tę procedurę. Ale proszę bardzo. Panie Przewodniczący, zawsze jest to zasadne. Z racji tego, że nas oglądają mieszkańcy, niech pan się przejedzie trochę w teren i posłucha. Jeżeli jest dyrektor, tych kilka zdań może powiedzieć na temat samego budżetu finansów. No właśnie pan dyrektor to zrobił. No to właśnie ja do tego zmierzam. To nie musi być pełne sprawozdanie, tylko pierwsze dwie strony i ostatnie dwie, ja to zawsze nazywam. Jaki jest budżet, ile on wynosi, jakie jest zadłużenie i na tym koniec. Panie Przewodniczący, no ja się zastanawiam, jak można prowadzić sesję w ten sposób. No, ja przeżyłem wiele, ale pierwszy raz coś takiego widzę, jak pan to prowadzi. No bo pan nie zagląda na portale sesja i najwidoczniej, bo tam wszystkie informacje są. Proszę bardzo. Proszę państwa, nie da się sprawozdania finansowego szpitala omówić w ten sposób, żeby przeczytać dwie pierwsze strony i ostatnią stronę, no bo to zaciemni całkowicie obraz. Sytuacja szpitala od lat, szpitala finansowa szpitala jest nie najlepsza, szpital nie jest w najlepszej kondycji finansowej, o czym wszyscy państwo doskonale wiedzą. Natomiast ważne jest może dla mieszkańców to, że szpital funkcjonuje. I trzeba by zwrócić uwagę na funkcjonowanie naszego szpitala w otoczeniu innych szpitali, bo my nie żyjemy na Marsie, tylko żyjemy w jakimś systemie ochrony zdrowia i to, co dzieje się z innymi szpitalami, to na tle innych nasz szpital wychodzi tutaj naprawdę na lidera tego rejonu. O kondycji szpitala, o znaczeniu szpitala niech najlepiej świadczy przebyty okres pandemii. Te dwa lata, które wiele szpitali zmiotło z powierzchni ziemi, nasi sąsiedzi, no myślę, że państwo tutaj doskonale wiedzą, o kogo chodzi, praktycznie szpital przestał istnieć. Nasz szpital przez okres dwóch lat ani na moment nie zamknął żadnego swojego oddziału. Wszystkie oddziały działały i działają nadal. Szpital cały czas się rozwija. Mimo trudnej sytuacji finansowej szpital jednak funkcjonuje i funkcjonuje bardzo dobrze i cały czas coś nowego tworzymy. Tak? Ostatnio wyremontowany, myślę, że bardzo piękny oddział dziecięcy. Utworzyliśmy nowy oddział neurologiczny. Ja mam nadzieję, że on niedługo zacznie działać. Tutaj chodzi głównie o znalezienie szefa tego oddziału. Czynimy tutaj ogromne starania, żeby taką osobę pozyskać. Lada dzień otworzymy nowy oddział chorób płuc, wyremontowany. Także no, efektem no, działania zarządu tego szpitala jest to, co państwo, z czym państwo mają do czynienia na co dzień. No, widzicie, jak szpital działa. Oczywiście ja nie mówię, że szpital nie ma swoich problemów. Oczywiście ma różne problemy. Niemniej no, liczy się końcowy efekt. Działalność szpitala nie jest zagrożona. Szpital jest liderem, jeżeli chodzi o tą część naszego województwa. No i tyle, panie radny, na to pańskie pytanie mogę jakby odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, wobec tego myślę, że możemy przejść już do... Tak? Jest prośba o ponowne sprawdzenie kworum. Kilku radnych się zgłosiło, żeby...
Dobrze, mam sygnał, że jest prośba o ponowne sprawdzenie kworum, wobec tego sprawdźmy to kworum. Proszę radnych o ponowne kliknięcie zakładki kworum i potwierdzenie swojej obecności. No, mamy kolejny problem techniczny. O, już jest chyba wszystko dobrze. A, jeszcze ja się muszę kliknąć w kworum. Jestem. Już w tej chwili zalogowało się 10 radnych. Pani Ulu, czy ktoś jeszcze awizował swoją obecność? Czyli jeszcze chwilę czekamy. Już jest 11. Zapytam jeszcze, czy już możemy zakończyć sprawdzanie, pani Ulu? Tak to, proszę Państwa, bywa, kiedy jest sesja zdalna i kiedy po prostu musimy poczekać na łącza. Internet czasami działa może zbyt wolno i dlatego musimy chwilę poczekać. Aczkolwiek już w tej chwili widzę, że jest 11 radnych obecnych, czyli jest to wystarczająca liczba do tego, żebyśmy podejmowali uchwały. Tak, możemy już? Tak? Dobrze, wobec tego stwierdzam, że obecnych jest 11 radnych i wobec tego mogę przejść do głosowania uchwały, którą już przeczytałem, czyli w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach za 2021 rok. I zadaję w tej chwili pytanie panom radnym. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Czekamy w tej chwili na panel głosowania. Jest problem techniczny z sesją. W tej chwili nie mogę zapisać nawet kworum. Nie mogę włączyć żadnego głosowania. Szanowni Państwo, mamy problem techniczny w tej chwili w związku z tym, że coś się tam dzieje na łączach. Musimy chwilę poczekać, albo może zróbmy w ten sposób, że ogłaszam przerwę 10-minutową. Dobrze? Na ewentualne naprawy. Proszę bardzo. 5 minut, może 5 minut nam wystarczy. Czyli przerwa 5-minutowa. Wszystkich Państwa na sesji. Wznawiam obrady. Szanowni Państwo, mamy oczywiście kłopoty techniczne. W związku z tym, że nie ma możliwości w tej chwili połączenia się przez internet, to głosować będziemy imiennie. Jeszcze Pani Ula próbuje. Być może to się uda. I sprawdzimy kworum może w tej chwili. Dobrze? Jeszcze raz.
Także bardzo proszę kliknąć w zakładkę kworum. Już jest 9 radnych, więc kworum już jest. Nawet 10. Być może uda nam się. O, już. Już obraz zniknął. Nie, jest wszystko dobrze. Dobrze, stwierdzam w tym momencie, że jest 10 radnych na naszej sesji, wobec tego kworum mamy i możemy przejść do głosowania. Zrobimy to w ten sposób, że ja przeczytam w tej chwili... A, już jest wszystko w porządku, tak? A właśnie, widzicie Państwo, także czasami ten chochlik działa pozytywnie, a czasami negatywnie ten komputerowy. Wobec tego przechodzimy do głosowania nad pierwszą uchwałą, którą już zaczęliśmy procedować. Czyli kto z panów radnych jest za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego szpitala imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za 2021 rok? Kto jest przeciwny, a kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że a jeszcze jeden głos, jeszcze jeden, tak, nie, już jest koniec. Za głosowało 8 radnych, jeden był głos przeciw i jeden jest brak głosu. W związku z tym, że jest to większość, to stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Jeden się wstrzymał, tak, jeden się wstrzymał, już nie brak głosu, a wstrzymał się. Czyli 8 za, 1 przeciw, 1 się wstrzymał. Uchwała zostaje przez Radę Powiatu przyjęta. Przechodzimy wobec tego do drugiej uchwały. Druga uchwała dotyczy wprowadzenia zmian w uchwale 54/257/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2022 roku. Ja myślę, że tutaj pan radny nie będzie miał nic przeciwko temu, jeśli ja nie będę czytał tej uchwały, bo to są, ona jest dość długa, jest sporo liczb, tego chyba raczej nikt nie, specjalnie nie zapamięta, tak? Możemy przejść do głosowania, tak? Wobec tego przeczytam tylko treść nagłówek uchwały. Uchwała numer 67/308/22 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 9 grudnia 2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale numer 54/257/22 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2022 roku. Tu jest podstawa prawna i Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Tutaj jest treść uchwały, którą wszyscy radni znają. Wobec tego możemy przejść do głosowania. Wobec tego pytam wszystkich radnych, kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że 10 radnych jest za przyjęciem tej uchwały. Stwierdzam wobec tego, że uchwała została przyjęta głosami wszystkich radnych obecnych na sesji. Przechodzę do trzeciej, już ostatniej uchwały. Jest to uchwała numer 67/309/22 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 9 grudnia 2022 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bartoszyckiego w 2023 roku. Tutaj następuje podstawa prawna i Rada Powiatu uchwala, co następuje. Określa się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Bartoszyckiego w 2023 roku zgodnie z załączeniem
załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Określa się harmonogram dyżurów w porze nocnej, niedzielę i święta aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Rady na terenie powiatu bartoszyckiego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu i paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle treść uchwały. Oczywiście ten harmonogram będzie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Wobec tego myślę, że możemy przejść do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Pan Ryszard jeszcze. Jest w porządku. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego głosami wszystkich radnych obecnych na dzisiejszej sesji przyjęła tę uchwałę do realizacji. Szanowni Państwo, w związku z tym, że porządek obrad po wielkich trudach został wyczerpany dzisiaj, zamykam wobec tego 67. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego, informując jednocześnie, że następna sesja będzie zwołana 21 grudnia. Dziękuję bardzo.